Szanowni Państwo, dzień dobry. Bardzo gorąco dziękuję. Witam wszystkich gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością na wojewódzkiej inauguracji roku akademickiego 2022-2023 Uniwersytetów i Akademii Trzeciego Wieku na Warmii i Mazurach. Nasze dzisiejsze spotkanie organizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Pragnę serdecznie powitać wszystkich, którzy zaszczycili nas swoją obecnością, w pierwszej kolejności kłaniając się gospodarzowi dzisiejszej uroczystości. Obecny jest razem z nami pan Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. Kłaniam się, panie marszałku. Pragnę serdecznie pokłonić się pani Jolancie Piotrowskiej, członkini zarządu województwa warmińsko-mazurskiego. Witam, pani marszałek. Witam panią Urszulę Jędrychowską, pełnomocnika wojewody warmińsko-mazurskiego do spraw seniorów. Witam pierwszą zastępczyni prezydenta Olsztyna, panią Ewę Kaliszuk. Witam panią Katarzynę Koplińską, dyrektorkę Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Witam serdecznie panią Monikę Kocimskę-Warczak, jej zastępczynię. Panią doktor habilitowaną Joannę Ostrołuch-Kamińską, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Pani profesor. Witam pana Pawła Bielinowicza, członka zarządu Akademii Trzeciego Wieku przy Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie. Witam prezesów i przewodniczących, słuchaczy uniwersytetów i Akademii Trzeciego Wieku z całego regionu. Witam członków Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Witam wszystkich gości uczestniczących w dzisiejszym spotkaniu. Witam dziennikarzy i przede wszystkim, chyląc czoła przed Państwem, witam wszystkich seniorów. Dzień dobry. Piękna przestrzeń, niezwykle atrakcyjna nie tylko dla oka, ale także dla ucha. Piękna i gościnna, proszę Państwa, przestrzeń szkoły muzycznej zobowiązuje. Zanim zaczniemy nasze spotkanie, zaproszę Państwa na spotkanie z muzyką w Szkole Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Fryderyka Chopina w Olsztynie. Brzmi w sposób szczególny. Czas na spotkanie z kwartetem saksofonowym. To uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Fryderyka Chopina w Olsztynie pod kierunkiem Tomasza Mieczykowskiego. A na scenie pojawią się Kornel Romanowski, Mateusz Makarski, Szymon Gawliński i Mikołaj Gościewski. Zapraszam. Dziękuję bardzo, młodzi artyści, trochę zaskoczeni podarunkami. Dziękuję bardzo. Utalentowani. Spójrzmy prawdzie w oczy. Proszę Państwa, o ich talent dba Tomasz Mieczykowski, inny fantastyczny wykładowca, a zarazem mój przyjaciel, ale ten talent nie wziął się z niczego. To geny. Brawa dla babci i dziadków tych młodych muzyków.
Szanowni Państwo, bardzo gorąco dziękuję artystom za to, że uświetnili swoją obecnością nasze dzisiejsze spotkanie. Nasze dzisiejsze spotkanie, podczas którego głos zabierze gospodarz naszego regionu, wielki przyjaciel seniorów. Jest razem z nami pan Gustaw Marek Brzezin. Panie Marszałku, będę zaszczycony Pańską obecnością. Kłaniam się serdecznie. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, szanowni studenci i profesorowie Uniwersytetów III wieku na Warmii i Mazurach, pani marszałek, pani dziekan. Drodzy Państwo, pragnę serdecznie przywitać Państwa na tej inauguracji centralnej wojewódzkiej Uniwersytetów Akademii III wieku w regionie Warmii i Mazur i podziękować za fakt możliwości spotkania. Proszę Państwa, otrzymujemy liczne zaproszenia na Wasze inauguracje w terenie bardzo rozległym województwa i nie wszędzie, przynajmniej ja osobiście, mogę uczestniczyć. Czasami staramy się z zarządem, żeby wszędzie można było przynajmniej reprezentację zarządu dopełnić, ale to też nie jest tak naprawdę zawsze możliwe. Oczywiście oprócz braku tego bezpośredniego spotkania to same radości, same przywileje, bo około 40 uniwersytetów III wieku w regionie Warmii i Mazur świadczy wspaniałą ideą. Jest to wielka zasługa Państwa aktywności, jest to wielka zasługa motywacji bycia razem, kształcenia się przez całe życie, ale tak naprawdę to spełniania gdzieś swoich zaległości, swoich takich kwestii, które zawsze się odkłada na później i jak się okazuje na Uniwersytecie III wieku nie tylko można zrealizować te plany, ale jeszcze bardzo wiele kwestii, które często były nieznane, przysposobić sobie do bieżącego funkcjonowania. Ja sam osobiście wiele widziałem z dziedziny kultury, tańca, recytacji czy występów artystycznych czy teatralnych, ale też wiele pasji z dziedziny językowej, komputerowej, z dziedziny tego, co wydawałoby się dla seniora jest nie do przejścia, a jednak okazuje się, że można znaleźć ten wspólny język nie tylko z dziećmi, ale z wnuczkami i często je zaskoczyć w bardzo pozytywny, aktywny sposób. Serdecznie gratuluję, serdecznie Państwu chcę za to podziękować w imieniu własnym, w imieniu zarządu, w imieniu samorządu województwa, w imieniu Departamentu Polityki Społecznej w samorządzie województwa. Proszę Państwa, tak to już jest, że nasze społeczeństwa bardzo dorośleją i ani się obejrzeć, jak 1/3 nie tylko w regionie, ale w kraju, w całej Europie, w świecie społeczeństwa dorosłego, senioralnego będzie status quo. Już dzisiaj obserwujemy blisko 20% w regionie warmińsko-mazurskim seniorów na populację 1 400 000 mieszkańców, a prognoza jest taka, że będzie niebawem i 22 i 24 i to już jest taki standard. Z jednej strony należy się cieszyć, bo w zdrowiu i dobrym społecznym zaangażowaniu możemy naprawdę dużo wspólnie uczynić. Natomiast z drugiej strony jest też problematyka tej negatywnej demografii, gdzie no tak prozaicznie demokracja mi się gdzieś tutaj na myśl natknęła, ale tego kwestii odmładzania społeczeństwa, to jest niebezpieczne, bo szanowni Państwo, Państwo sami widzicie też, co dzieje się w terenie, w regionie i u nas na przykład w samorządzie, w urzędzie nie jest już zaskoczeniem, że pracują emeryci. Po prostu zwyczajnie brakuje rąk do pracy, a jeżeli jeszcze one są zdrowe i pozwala na to ogólny stan, to chętnie też do tego się skłaniamy, aby
maksymalnie przedłużać czas pracy i też nawet emerytów zatrudniać, bo bywają takie stanowiska, gdzie brakuje młodzieży, żeby opanować sytuację bieżącą. Oby to nie było kanonem, ale fakt Państwa aktywności jest bardzo istotny, bardzo ważny. Proszę Państwa, wychodzimy naprzeciw tej sytuacji, organizujemy programy polityki senioralnej, to już jest trzecia edycja. Organizujemy kwestie współpracy poprzez Społeczną Radę Seniorów. Też niedawno mieliśmy aktualizację. Współpracujemy też w obszarze Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Staramy się być po partnersku w dyspozycji dla Państwa. I ostatnio też byłem w takim dobrym doświadczeniu, gdzie zorganizowane było spotkanie o charakterze międzynarodowym Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. To wszystko wymaga dużej aktywności, dużej pracy, ale dużej też dojrzałości. I to jako samorząd województwa z wielką satysfakcją nie tylko odnotowujemy, ale również stawiamy się do współpracy na bieżąco. Proszę Państwa, duże działania są w ujęciu takim profilaktycznym, prozdrowotnym, bo to zresztą też programy nasze strategiczne zawierają, ale chociażby kwestia zorganizowania teleopieki w regionie, prawie połowa gmin już współpracuje z nami w tym zakresie i ponad 1200 seniorów tak zwany przycisk życia posiada. Oczywiście technologia, technika ciągle postępuje i trzeba to udoskonalać i przede wszystkim rozszerzać, bo już mieliśmy takie sytuacje, gdzie ten przycisk życia autentycznie ratował nie tylko zdrowie, ale całe funkcjonowanie, czyli życie człowieka, który był w potrzebie. Karta seniora to też bardzo wyraźny progres w działaniu. 40 tysięcy takich kart w regionie już funkcjonuje i jest też bardzo dużo zaangażowanych firm, zaangażowanych podmiotów, które chcą w tym zakresie współpracować. Ale dzisiaj to Uniwersytety Trzeciego Wieku, ten fenomen, który z pewnością można nazwać ruchem społecznym, bo to już jest 25-lecie, ten w Olsztynie był, jak na stolicę przypadało, centralnie pierwszy, ale później i systematycznie aż do tej pory Uniwersytety Trzeciego Wieku angażują możliwość spotykania się, możliwość zdobywania, uzupełniania, aktywizacji wszelkiej. Przede wszystkim to, co jest istotne, bycia razem i współpracy ze społeczeństwem w sposób dynamiczny, w sposób bardzo rozwojowy. Za to dziękujemy. Dziękujemy Państwu, dziękujemy samorządom, bo to samorządy lokalne, gminy, powiaty, województwo w samym finalizowaniu oczywiście też z Państwem funkcjonuje i odnajduje się, ale od najmniejszego samorządu gminnego ta istota jest bardzo ważna. I te samorządy nasze, trzeba powiedzieć, w tym partnerstwie z Państwem występują. Ale odkąd pamiętam, a jest to też już prawie pewnie taka sama ścieżka samorządowa, a może trochę dłuższa, odkąd pamiętam powstawanie Uniwersytetów Trzeciego Wieku, bardzo mocno zaangażowane były uczelnie wyższe. Uniwersytet nasz warmińsko-mazurski, ale pozostałe szkoły wyższe, pozostałe jednostki, które kształcą na poziomie edukacji wyższej. Bywa też, że wielu seniorów jest w dyspozycji wykładowców. Bywa też, że poszczególne szkoły średnie też się bardzo mocno angażują, ale przede wszystkim uniwersytety, tak jak na akademię, to przystało, dopełniają tej współpracy. Za to serdecznie również pragnę podziękować. Jest tu pani dziekan, więc wszystkim i uniwersytetowi, i wszystkim uczelniom wyższym w regionie, wszystkim jednostkom, które się angażują w ten wolontariat bycia razem w edukacji z seniorami Warmii i Mazur, bardzo, bardzo serdecznie pragnę podziękować. Proszę Państwa, na zakończenie chcę podkreślić Państwa aktywność w dziedzinie bycia beneficjentem, bo
obserwuję, że już od paru lat z powodzeniem uniwersytety trzeciego wieku, seniorzy w różnych stowarzyszeniach, w różnych gremiach potrafią pisać projekty, pisać wnioski, współpracować z agendami, które pozwalają pozyskać pieniądze na działalność i bardzo ciekawe projekty, bardzo ciekawe programy. Nie tylko to dotyczy budżetu województwa, tutaj też mamy spory zasób możliwości, ale co bardzo istotne, pieniędzy z Unii Europejskiej. I taką możliwość, mam nadzieję, będziemy mieli niebawem. Dzisiaj jest 24, więc sfinalizowanie praktycznie negocjacji z Komisją Europejską. Jesteśmy zadowoleni. Miliard, prawie 800 milionów euro będzie do dyspozycji w regionie warmińsko-mazurskim tylko z programu Fundusze Europejskie dla Unii, unijne dla Europejskie dla Warmii i Mazur. I tam jest ponad 25% Europejskiego Funduszu Społecznego, ale więc wszystko, co ze społeczeństwem, z edukacją, ze stowarzyszeniami, z bazą i dobre projekty, dobre działania właśnie w sferze, która na pewno jest ujęta w kształceniu na uniwersytetach trzeciego wieku, przy dobrych pomysłach, przy sieciowaniu będzie z pewnością możliwe do zabezpieczenia również środki finansowe. I to jest dobra wiadomość, bo zawsze przy największych chęciach brakuje często pieniędzy, żeby zrealizować plany i marzenia. Proszę o taką aktywność, proszę o taką współpracę, zaangażowanie, pisanie właśnie federacyjnych kompleksowych projektów, żeby można było wesprzeć wasze przecież nie tylko marzenia, plany, ale ogólnie bardzo dodatnie sprawy dla rozwoju całego społeczeństwa Warmii i Mazur. Dziękujemy za tą aktywność, dziękujemy za dzisiejszą obecność. Myślę, że to otwiera jakby nowy wspólny charakter pojmowania współpracy między poszczególnymi uniwersytetami, która jest, między samorządami, która jest, kontynuacją między uczelniami wyższymi, która jest, i jeszcze większym zaangażowaniem województwa, żebyśmy dobrze spożytkowali ten ważny czas przy Państwa bardzo dużej aktywności, wielkim doświadczeniu i otwartym sercu na potrzeby rozwoju całego społeczeństwa regionu Warmii i Mazur. Wszystkiego dobrego, świętowania tej inauguracji Akademii Trzeciego Wieku na Uniwersytecie, w regionie Warmii i Mazur. Dziękuję bardzo. Bardzo gorąco dziękuję panie marszałku. Szanowni państwo, też odwołując się do słów pana marszałka, przypomnę państwu, że w Filharmonii mogą państwo uzyskać więcej informacji na temat karty seniora. Może ktoś z państwa przyjaciół jeszcze takowej nie ma, to zaczniemy. Atrakcyjna karta w kieszeni oferująca zniżki w instytucjach kultury na Warmii i Mazurach. Szanowni państwo, to oficjalna inauguracja, a oficjalna inauguracja nie może odbyć się bez odśpiewania hymnu Gaudeamus Igitur. Zapraszam panie z chóru Hansona, działającego przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Bartoszycach. Witam serdecznie w Olsztynie na dzisiejszej wojewódzkiej inauguracji. Proszę państwa, chór Hansona, tak, te owacje pełni zasłużone. Dzień dobry. Zapraszam. Korzystając jeszcze z okazji, zanim panie stawią się na scenie, pragnę przypomnieć państwu, że chór Hansona, działający przy Bartoszyckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku, to chór, którego kierownikiem jest pani Barbara Kryś. Chór uświetnia uroczystości miejskie i powiatowe, ponadto uczestniczy w różnego rodzaju konkursach i przeglądach organizowanych w całym województwie. Witam serdecznie, kłaniam się, dzień dobry. Szanowni państwo, drogie studentki, drodzy studenci, drodzy profesorowie, proszę państwa o powstanie. Oh.
Dziękuję Państwu bardzo. Chór Kęcona. Dziękuję. Dziękuję Paniom. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem wielkiego talentu. Kłaniam się kierownik chóru, pani Barbarze Kryś. Dziękuję bardzo. Zajmijcie miłe Panie miejsce, Szanowni Państwo. To też tradycją jest zawsze przy tego typu przemiłych spotkaniach wykład inauguracyjny, ale tak swoją drogą, patrząc na to, co działo się przed rozpoczęciem naszego spotkania, jak panie, które pojawią się jeszcze dzisiaj na scenie podczas części artystycznej, mogę tak powiedzieć, z całą odpowiedzialnością, tak sprawnie napstrykały selfiaki, powrzucały w te social media, że mam nieodparte wrażenie, że pani profesor WM, dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, doktor habilitowana Joanna Ostrołuch-Kamińska, która za chwilę pojawi się na scenie, dużo by się od pani mogła dowiedzieć. Panie i panowie, zapraszam bardzo gorąco panią profesor i proszę o wygłoszenie wykładu inauguracyjnego zatytułowanego Rodzice i dziadkowie, a rówieśnicy i media. Fantastyczny temat, myślę, że dla wszystkich obecnych na sali. Jak budować relacje ze współczesnym nastolatkiem? Również dla mnie jako ojca trojga dzieci będzie to szalenie ważna wiedza. Kłaniam się, dzień dobry. Panie marszałku, pani marszałek, szanowni goście, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze Uniwersytetów i Akademii Trzeciego Wieku. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski i Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu, który bezpośrednio reprezentuję, bardzo ceni sobie współpracę zarówno z panem marszałkiem, zarządem województwa i urzędem, jak i z uniwersytetami i akademiami trzeciego wieku. My otrzymujemy wsparcie od państwa i my chętnie dzielimy się wiedzą naszą, naszym doświadczeniem z państwem i będziemy zawsze państwa wspierać, bo dumni jesteśmy z seniorów, z tego, że państwo chcecie rozwijać się i być aktywnymi, również będąc na emeryturze. Także zawsze na kadrę Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, na kadrę Wydziału Nauk Społecznych możecie państwo zawsze liczyć. Proszę państwa, ja jestem zwykle przyzwyczajona do jednostek 90-minutowych wykładowych, ale spokojnie, wykład inauguracyjny rządzi się zupełnie innymi prawami. Jego cechą jest to, że powinien być krótki. I ten wykład taki będzie, obiecuję. Będzie trwał, tak jak patrzyłam, organizatorzy przewidzieli 20 minut. Przygotowałam problematykę, która no, w moim przekonaniu jest aktualna. Odwoływał się do tej problematyki już pan prowadzący, mówiąc o genach. Ja dzisiaj będę mówić nie o genach, a o kulturze i społeczeństwie i jej roli w kształtowaniu rodzinnych relacji. Proszę państwa, temat już zapowiedziany. Przejdźmy zatem, teraz zobaczymy, czy zmieniają się slajdy. Nie zmieniają się.